Dzień dobry Państwu, dzień dobry Paniom. Mamy porozmawiać sobie o władzy kobiet. No jest świetna okazja, bo mamy wspaniałe kobiety u władzy. Jest, jak powiedziała Kasia z nami, kobieta, która po raz kolejny wygrała, zdobyła władzę w mieście, trzecim mieście co do wielkości w Polsce. Nokautując, jak pisała prasa, swoich rywali, pani Hanna Zdanowska. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę, że dzisiejsze spotkanie odbywa się pod patronatem pani prezydent, za co serdecznie dziękujemy. Cała przyjemność po mojej stronie. Z Trójmiasta przyjechała do nas kobieta legenda. Pani Henryka Krzywonos, nie trzeba bliżej przedstawiać, obecnie posłanka. Słuchajcie, to wcale nieprawda. Nie ma takich rzeczy, żeby legenda. Legendy, słuchajcie, w książkach, nie na żywo, naprawdę. Obecnie posłanka. I Ania Bojanowska-Sosnowska jest badaczką polityki społecznej i wiceprezeską Fundacji Ambitna Polska. Ta fundacja wypracowuje takie recepty na lepsze państwo, lepsze miasta. I Ania zacznie dzisiejsze spotkanie taką przebieżką przez 100 lat. 100 lat, w trakcie których zdobywałyśmy my, kobiety, prawa do głosowania, prawa do studiowania, prawa do zajmowania stanowisk takich jak mężczyźni, prawa do władzy. Ania, zacznij. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście zajmujemy się jako fundacja różnymi szalonymi rzeczami, ale dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o czymś, co jest moim zdaniem bardzo ważne, bo gdyby nie ta historia, to nie byłoby nas tu dzisiaj. Zacznę od żenującego żartu, co prawda nie prowadzącego, ale jako że jest sobota, to chciałabym zacytować mojego nauczyciela. Jego takim znanym wstępem było pytanie, dlaczego historia jest kobietą? Proszę Państwa, otóż historia jest kobietą, ponieważ posiada cykle. Ahoj, przygodę! Więc jako, że posiada te cykle, to o jednym z ważniejszych cykli chciałabym dzisiaj z paniami porozmawiać, z panami również. O cyklu, który mógłby się zamknąć w parasolce, w małym damskim, nie tylko damskim, ale w przedmiocie, który dość symbolicznie zapisał się w naszej historii. Istnieje mit, iż w roku 1918 w listopadzie polskie kobiety przyszły pod dom marszałka i na fali optymizmu wolnościowego zaczęły domagać się praw, wyborczych, praw obywatelskich, właśnie używając parasolek, waląc, i tu też są różne podania w okna marszałka, w ziemię, w drzwi marszałka. Marszałek jako naczelnik wtedy państwa miał te kobiety najpierw trochę na mrozie przetrzymać, potem rzeczywiście wpuścić, porozmawiać i prawa nadać. Kiedy ja przyszłam w 91 roku do Sejmu, bo ja jestem od 91, oczywiście w 89 to ja robiłam kampanię, tak, żeby była jasność, ja robiłam. A oni wygrywali, ale była kobieta, była Marysia Dmochowska, pani doktor, nie żyjąca już w tej chwili. Ale no, wtedy byłam jeszcze do roboty, a potem sobie pomyślałam, no dosyć może tak. No więc od tej pory już też nie tylko do roboty. Ale wtedy było w klubie, w którym ja byłam, Unii Demokratycznej, parę rzeczywiście znakomitych kobiet, które wyszły z Solidarności. I to wtedy jeszcze może nie miały bezpośrednio władzy, ale nadawały ton pewien. To rzeczywiście była Olga Krzyżanowska, była Grażyna Staniszewska. No po prostu były tam. Tak, Alina w 91, ona w ogóle była. Tak, w Senacie. I Zofia Kuratowska. I to po prostu
Basia Labuda i one jakby nadały pewien ton polityce tej prokobiecej właśnie w tym nowym parlamencie. Potem nastąpiło załamanie. Rzeczywiście kobiety ginęły nam z tego parlamentu, te procenty się zmniejszały i zaczęła się batalia, no w części o parytet, w części o kwoty. Ja przyznaję, że ja osobiście walczyłam o kwotę. Platforma była pierwszym ugrupowaniem, która wprowadziła kwoty wewnętrznie i wprowadziła zasadę w pierwszej trójce jedna kobieta, w pierwszej piątce dwie kobiety. Tylko mamy jeszcze jedną cechę i to jest bardzo zła cecha. Kobiety, nie wszystkie głosują na kobiety. Naprawdę. I to jest bardzo zła cecha, bo kobiety powinny głosować na kobiety. Bo wiemy, jakie jesteśmy po prostu. No tutaj chyba wszystkie panie głosują na panie, prawda? Natomiast jeśli chodzi o orliki, to nie wszystkie mają, bo są takie, które mają bieżnie i jeszcze inne rzeczy. To zależy, w jakim miejscu one są. Ja naprawdę miałam okazję objeździć bardzo dużo orlików w Polsce i wiem, co mówię. Ale gdyby, bo ja absolutnie nie zabieram mężczyznom czegokolwiek. Są mężczyźni też, którzy uparcie pracują i tak dalej. Wtedy mówi się, że on zbabiał i tak dalej, że jest więcej w nim genów kobiety niż mężczyzny i tak dalej. Albo się zastanawiają, czy nie jest gejem. To są takie sytuacje, ale chciałam wam powiedzieć, że oczywiście jestem za tym, że gdyby nas było więcej, w kraju by było lepiej. Zacznijmy od naszego domu. Wtedy, kiedy mamy problemy w domu, co się dzieje? Ja powiem o moim mężu. Mój mąż jest przerażony. Ja kombinuję, jak to załatwić i zawsze mi się udaje. Więc wtedy, kiedy mamy problemy w kraju, a byłoby nas więcej, usiadłybyśmy razem i doszły do wspólnego jakiegoś konsensusu, poradziłybyśmy we wszystkim. Tymczasem w naszym kraju w tej chwili rządzą prawie sami mężczyźni i widzicie, co jest. Jesteśmy zadłużeni, mamy kupę kłopotów i mamy mężczyzn, którzy na potęgę kłamią. Tyle. Ja mam mikrofon. Powiem tak, my faktycznie jesteśmy w stanie w zupełnie inny sposób zarządzać. To już pokazaliśmy właśnie na przykładzie Łodzi i do tego odniosę się w aspekcie tego, że kobiety potrafią się doporozumieć. To, że w Łodzi udało się stworzyć wspólną listę, że na tą listę udało się zaprosić wszystkie siły polityczne, te główne siły polityczne działające w Łodzi, że udało się pogodzić te wszystkie osoby, to owszem, jest też zasługa mężczyzn, ale jest zasługa kobiety, że chciała i zachęcała i pokazała, że warto nieraz z niektórych rzeczy ustąpić. Mężczyznom trudniej jest ustępować. Znowu, raz jeszcze powtórzę, to jest jakoś genetycznie przez lata w jakiś sposób zakodowane wśród mężczyzn i historycznie również, że mężczyzna powinien być bardzo silny i stanowczy. Kobieta potrafi szukać nici porozumienia i to zaskutkowało tym, w jakim miejscu jesteśmy w Łodzi. 40-osobowa Rada Miejska, 32 osoby z mojego komitetu. Dlatego, że byliśmy na jednej wspólnej liście i potrafiliśmy, mimo że to jest mega ciężkie, jednak na drodze konsensusu to osiągnąć. Druga rzecz, taka bardziej prozaiczna, ale jakże istotna. Myślę, że ładniej wyglądałby nasz świat, bo tam, gdzie kobiety wkraczają do akcji, zaczynają trochę inaczej patrzeć na otoczenie, zaczynają inaczej patrzeć. Nie tylko liczy się wynik, nie tylko liczy się każdy element tej twardej polityki, czy każdy element infrastrukturalny konieczny do zabezpieczenia właściwego funkcjonowania miasta, ale liczy się też, jak to wygląda wszystko. Ja pamiętam, jak ciężko było mi przekonać moich współpracowników, wtedy jeszcze w dużej mierze mężczyzn, bo w tej chwili duże zmiany nastąpiły i mam dużo współpracowników kobiet u siebie, ale przejmowałam urząd takim, jakim był, z wszystkimi, że tak powiem, spuścizną całą. Jak trudno mi było przekonać do tego, że warto sadzić kwiaty, że warto sadzić drzewa, że warto zadbać o przestrzeń publiczną, że ona ma inaczej wyglądać. Przecież ta droga ma być tylko i wyłącznie prosta i równa. Nie, ta droga ma mieć zieleń, ma mieć ławki, ma mieć fajną przestrzeń, przy której można przysiąść, nawet odpocząć idąc z zakupami.